No i w drodze do Nagili Trawangan z Ubud. Gili Trawangan, a w oddali Lombok, na który będziemy niedługo się przemieszczać. No i druga strona takich rajskich wysp jak Gili czy Bali. No tak mieszkają lokalni. Speedboat, czyli taka duża motorówka i małe takie tam mała łódka między tymi małymi wyspami, czyli pomiędzy Lombokiem a Gili. Port na Bali, będziemy się wydostawać na Gili. Byliśmy tu parę lat temu, też wydostając się na Gili. Nic się nie zmieniło, tak jak było, tak jest. Gili Trawangan, a w oddali Lombok, na który będziemy niedługo się przemieszczać. Thank you.
No i kolejne wchodzenie do wody. Tym razem na Gili. Lombok. Gili Trawangan. Woda jest przepiękna, tak jak widać, jest krystaliczna. Totalnie krystaliczna. Tylko miejsce, w którym sobie wybrałem, jest dużo rafy, więc mocno średnio. Ale tak to wygląda. Tak wygląda woda. Woda. Czysta, nie? Zdecydowanie najczystsza woda, jaką my widzieliśmy kiedykolwiek. I pewnie jest najczystsza. 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. You'll never have the sacred stone. Oh, this you crazy mother... No i druga strona takich rajskich wysp jak Gili czy Bali. No tak mieszkają lokalni.